Ksiądz Jan Twardowski. Poranek wielkanocny wszystko poprzemieniał. Nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci. Skacze złotym zajączkiem. Dobre ręce dzisiaj. Dawną drogą bolesną proszę Weronika. Chryście dzwon wielkanocny dźwięczy jak muzyka. Cyreneńczyk z radością na nowy krzyż czeka. Pierwszy papież ukradkiem sprawdza źródła wiary. Biegł do grobu cudu zachwycie docieka. Dobry łotr, mówi pacierz, i niesie ze łzami paranta z chorągiewką z jasnymi oczami. Magdalena przyjmuje świąteczne życzenia. Święty Jan pisać zaczął, już drży ze wzruszenia. I wszyscy w Ewangelii ludzie zapomniani, o których nikt nie głoszą z ambony kapłani, gramolą się jak niegdyś pasterze z polami, poranek wielkanocny stukają sercami. Więc najpierw pan Zacheusz drapał się na drzewo, potem biega w pachole, które na pustyni oddało głodnym koszyk z chlebem i rybami. Słudzy skany jak muły robocze z wiadrami. Sam gospodarz zajazdu, ukryty jak w norze, co rannemu dogadzał, słał prześciera głowę. Uśmiechnięta figa zakwitła na nowo. Kur wyśpiewuje ranne aleluja. Osiołek wciąż hosannę potakuje głową. Spóźnione, głupie panny lecą zadyszane. Wiatr lampy drze za uszy, czarne knoty buja. Niewiasta z jedną brachmą, celnik ze słowami, poranku wielkanocny zmiłuj się nad nami. W ogrodzie matka czuwa na oliwnych oczach, milcząca, uśmiechnięta, z wielkim piątkiem w oczach. Jan Lekoń. Droga wierzchą sadzona wśród zielonej łąki, na której pierwsze jaskry żółcieją w mlecze, pośród wierzch po kamieniach wąska struga ciecze, a ponad niebem wysoko śpiewają skowronki. Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, drogą, którą co święto szli ludzie ze świecką, idzie sobie Pan Jezus, pół nagi i bosy, z wielkanocną przed tej dłoni chorągiewką. Naprzeciw idzie chłopca, ma kosy złociste, łowiska jej studniczka i piękna zapaska. Poznała Zbawiciela z świętego bratka, upadła na kolana i krzyknęła: Chryste! Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, a Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem i rzeknie: Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą. Dwa dni leżałem w grobie i dziś zmartwychwstałem. I radujmy się, i radujmy się, i oto
Witamy Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, i tych spoza parafii, i w naszych parafiach, w świątyni Najświętszej Marii Panny, Królowej Świata, w Warszawie, na wielkanocnej modlitwie w dniu 11 kwietnia 1999 roku. Oto dzień, który Pan uczyni, weselmy się w nim i radujmy, Chrystus wszedł, ludzkie dzieje, zmieniając ich bieg. Składamy dziś nasze polskie sprawy w ręce Chrystusa Zmartwychwstałego z wiarą, że On przyniesie nam światło i pokój, a radość zagości na stałe w naszych sercach, rodzina, by nasza ojczyzna we wszystkich wymiarach zmartwychwstawała. Zapraszamy wraz z zespołem charyzmaty do wspólnej modlitwy w intencji naszej ojczyzny, śpiewając radosne Alleluja i wielbiąc zmartwychwstałego Chrystusa, zawsze żywego. Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Przemawiają do nas słowa wyznania
wiary. Chrystus żyje, pokonał śmierć, grzech, szatana. Jezus jest prawdziwie Panem nieba i ziemi. On nadaje sens ludzkiemu życiu. Śmierć zwyciężył i zbawienie światu dał. Jest nadzieją dla nas. Jest nadzieją dla nas. Jest
zmartwychwstania, radość pełna nadziei, radość rodząca pokój i pojednanie na pewno nasze polskie serce. Przepiękne pieśni wielkanocne, wzywające do radości i szczęścia, zapowiadają nasze zmartwychwstanie. Niech uwielbienie Boga w śpiewie stanie się wyrazem naszej wiary, niech będzie prawdziwą wielkanocną modlitwą. Niech się raduje ziemia cała do swego Pana powszechnia i żała wrócił zwycięski z niezwykłych zawodów, by przyjąć wieniec chwały od narodu. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Thank you.
zbawstwem jest nam na przykład dar jest, iż mamy zmartwychwstać z Panem Bogiem Królowym. Alleluja. Wierzy zmartwychwstałego nie może. Nie może być człowiekiem nadziei. Nie może nie być człowiekiem nadziei i radości. Jeżeli nasza wiara i miłość chrześcijańska nie rodzi radości, to czyż ona będzie źródłem świadectwa o Chrystusie w dzisiejszym pogubionym świecie? Czyż Polska nie byłaby innym krajem, gdybyśmy umieli w imię miłości stawać się prawdziwie źródłem radości dla innych? Włączmy się w radość całego Kościoła. Włączmy się w radość Marii, która doświadczyła wielkiej radości, wielkiej nocy, kiedy spotkała Zmartwychwstałego. Pełna radości Królowa Niebios zaprasza nas do współradowania się z jej Synem. Radujcie się zawsze w Panu. Radujcie się, wzywa nas święty Paweł Apostoł. Chrystus zmartwychwstał. Niech wraz z Nim zmartwychwstaje cały świat.
święty fakt zmartwychwstania jest podstawową prawdą chrześcijaństwa. Nie byłoby chrześcijaństwa bez zmartwychwstania Chrystusa. Prawda o Jezusowym zmartwychwstaniu musi być ciągle przekazywana wszelkiemu stworzeniu, nie tylko przez duchownych, ale przez każdego z nas. Każdy z nas, oczywiście na swój sposób, zależnie od swojego powołania czy zawodu, ma głosić Chrystusa słowem i czynem. Śmierć zmarła się życiem i w boju o dziwie, choć Polek, wódz życia, króluje dziś żywy, odkupił swe owce, barany bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzech z mas. Nikt nie zdołał zaprzeczyć zwycięstwu Jezusa w kolejnych wiekach Chrystusa. Największy nieprzyjaciel człowieka, śmierć, zło, nienawiść zostało pokonane w zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie lękajmy się, nie jesteśmy sami. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana jest z nami. Jest znakiem naszego życia, wolności, prawdzie i miłości przez
nasze spotkanie naszej rodziny z Chrystusem zmartwychwstały i uczestnictwie we mszy świętej. Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi. Tak, otwórzmy Chrystusowi nasz czas, aby On mógł rozjaśnić i nadać mu właściwy kierunek. Wzywa nas do ponownego odkrycia niedzieli Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim o świętowaniu niedzieli. Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym. Thank you.
kto przymierza jego drogi, kto dzieci da ze mną z nocem, śpiewa prawy chyb odważnie, kto odkrywa tajemnicę i nadzieją świat świecą, kto nie lęka się przed mgłem, radość się jest po wstąpku, ten jest dzieckiem Boga, ten przymierza jego drogi. Autentyczne słowo,
Słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa odduchę w zalęknione ludzkie serca. Słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę. Tym słowem jest orędzie zbawienia. Jest nim sam Chrystus, centrum naszego życia, korzeń naszej wiary i nadziei, źródło naszej miłości. Nie chcę karać zbolałej ludzkości,
ale pragnę ją leczyć, przytulić do swego miłosiernego serca. Miłosierdzie Boże jest dla człowieka impulsem i motywem do ciągłego nawracania się, do podejmowania trudu odnowy duchowej. Jest, ufam Tobie. Panie, dobroci niepojęta, który znasz
Na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie możemy. Niech nas posłania wszechmoc, miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy jako dzieci Twoje czekali na przyjście Twe ostateczne i spodziewali się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy, bo Jezus jest ufnością naszą. Misja błogosławionej siostry Faustyny trwa i przynosi zadziwiające owoce, mówi Ojciec Święty Jan Paweł II. Jest to niewątpliwie znak czasu, znak naszego kończącego się XX wieku w jakże przedziwny sposób. Jej nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego zdobywa tyle ludzkich serc. Nie za twoje
imię to nasza moc. Od początku pontyfikatu przez 20 lat Ojciec Święty Jan Paweł II nieubłaganie i konsekwentnie prosi nas o to, domaga się od nas tego, byśmy otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi. To Jego nieustanne wołanie otwierało drzwi Chrystusowi wielu ludzkich serc, bowiem nie ma na ziemi innego imienia, którym moglibyśmy być zbawieni. Jest tylko imię Odkupiciela człowieka. Umiłowanym rodakom dodał odwagi i nadzieję, a wytyczona przez Niego droga zaprowadziła nas do wolności i przywróciła Polsce tożsamość historyczną, czyli uświadamiamy sobie w pełni, jak wiele zawdzięczamy Ojcu Świętemu. Otwórzmy drzwi naszych serc, byśmy umieli przyjąć dar papieskiego nauczania. Thank you.
Ojcze Święty, jak bardzo drugi, jak dobrze, że jesteś z nami w tym świecie przełomu wieku. Jak dobrze, że stoisz na straży tego, co niezmienne, trwałe, wieczne. Ojciec Święty Jan Paweł II, składając życzenia wielkanocne w ponad 50 językach świata, swoim rodakom powiedział: Chrystus zmartwychwstał. Radość tego dnia niech stale towarzyszy moim rodakom w kraju i za granicą. Niech opromienia codzienny trud, niech rozprasza wszelkie niepokoje, niech stanie się źródłem prawdziwego szczęścia. Myślą obejmuje wszystkich i z serca błogosławi. Dziękujemy Bogu za papieża rodaka, za proroka prowadzącego nas do radości, która nie przeminie, prowadzącego nas drogą ku światłu, drogą ku życiu.
papież Jan Paweł II w oręciu wielkanocnym przed udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa Urbi et Orbi zaapelował do szczególnej modlitwy do Ojca Miłosierdzia, aby udzielił naród pokoju, którego Kosowo i Europa tak bardzo dzisiaj potrzebują. Proszę zmartwychwstałego Pana o cenny dar pokoju dla udręczonego Kosowa, gdzie nadal łzy i krew mieszają się w dramacie nienawiści i przemocy. Jak jednak mówić o pokoju, kiedy ludność jest zmuszona do ucieczki, giną ludzie, płoną ich domy. Gdy niebo drży od kuchu eksplozji, gdy świst kul odbija się echem od ścian budynków, a miasta i wioski płoną pod niszczycielskim gradem bomb. Dość rozlewu ludzkiej krwi. Kiedyż zostanie przerwany szatański krąg zemsty i szaleńczych, bratobójczych wojen? Pokój jest możliwy. Pokój jest konieczny. Pokój jest pierwszą powinnością wszystkich. Módlmy się, módlmy o pokój.
czas marzeń i w każdy dalej czas. Który nam niesie nie wyrażeń, niech wspomni każdy z nas. Niech najzrozumie, zapamięta, że przyszłość nasza jest w miłości i że ta prawda dla nas święta.
by wzmocnić w nas wiarę, by
wiarą. Jak jubileusz roku 2000-lecia jest darem dla naszych czasów, tak darem dla naszej ojczyzny jest pielgrzymka Ojca Świętego, przyjazd Piotra naszych czasów. To ogromna łaska i wyróżnienie, to radość i zaszczyt, to wielkie wydarzenie historyczne, nadzwyczajny dar nieba, za który powinniśmy gorąco na kolanach dziękować Bożej opatrzności. Bardzo, a bardzo potrzeba dziś Polakom tej odwagi i pewności, że Chrystus jest z nami, że tylko z Nim i w Nim jest nasze zwycięstwo. A teraz wspólnie wznieśmy nasze ręce, podajmy je sobie i dziękujmy Bożej opatrzności za papieża Polaka, prosząc Boga o błogosławione owoce pielgrzymki Ojca Świętego, prowadzające Polskę w trzecie tysiąclecie chrześcijańskim. Staję się na tym, na
20. rocznicę pamiętnej wigilii zesłania Ducha Świętego na placu Zwycięstwa w Warszawie. Podobnie stanie namiestnik Chrystusa, Piotr naszych czasów. Obecnie placem nazwany jest placem marszałka Piłsudskiego. Spotka się z Polską, której odmianę zapoczątkował proroczym połaniem: niech wstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Tegoroczna msza święta na dawnym placu Zwycięstwa będzie klamrą spinającą całość posługi i przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II do Polaków. Tak bardzo dziś potrzeba w naszej ojczyźnie tego nowego pobiegu w mocy Ducha Świętego. Proszę Was, abyście całe to dziedzictwo, duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus, nasz Chrzest Święty, abyście nie odcinali tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę Was o to. Umocnieni zwycięstwem zmartwychwstałego Pana z nadzieją i radością w sercu, oczekujmy przybycia do naszej ojczyzny papieża, naszego rodaka.
pozostali w tej radości zmartwychwstania, aby ta radość i tą radością powitać następcę pierwszego spośród apostołów, największego z rodu Polaków, Ojca Świętego Jana Pawła II. Radość wielkanocnego poranka trzeba zachować, rozwijać, dzielić się nią. Ona jest takim dobrem, którego przybywa, gdy jest rozdawany. I tej radości życzymy wam wszystkim, drogie siostry i bracia. Radujcie się, ja jestem z wami po wszystkie, aż do skończenia świata, mówi Chrystus. Dziękujemy za tę wspólną modlitwę waszego serca, bo przecież, gdyby nie te serca gorące, rozgrzane wiarą i miłością do Chrystusa Zmartwychwstałego, by tu nas dziś nie było. Dziękujemy wam za wasz śpiew, bo kto śpiewa, podwójnie się modli, a tej modlitwy tak bardzo dziś potrzeba. Dziękujemy sam serca. Dziękujemy naszym drogim muzykom, Markowi i Darkowi. Za śpiew i muzyczne opracowanie utworu. Niech Chrystus będzie z nami natchnieniem i umocnieniem w trudzie tworzenia i zburzenia, przemieniając ludzkie serca i dodawając otuchy, nadzieję. Dziękuję. Siostry sympatyczni, drogi matki, święta, święta i po świętach, ale o charyzmatach się pamięta, więc życzymy wszyscy sobie, aby było dobre zdrowie i żebyśmy się tu co miesiąc spotykali, ale nigdy nie ubywali i żebyśmy waszego pięknego głosu słuchali. Księże Józefie, Marku i Darku, wam to zawdzięczamy, że was co miesiąc tu słuchamy. Niech Matka Boska, co tu króluje, niech się nadal nami opiekuje. Przewielebny księże prawacie, szanowny panie Marku, szanowny panie Dariuszu, drodzy państwo. Jeżeli zastanowimy się, dlaczego tu przychodzimy, to należy powiedzieć, że kochamy wasz śpiew, kochamy waszą muzykę i kochamy was, drodzy artyści. Ale jeżeli chcemy znów odpowiedzieć, dlaczego wy dla nas chcecie grać i śpiewać, to myślę, że wy też kochacie nas, chociaż trochę, no może tyle. I za te tyle serdecznie dziękuję. Thank you.
przed